Na Pogórzu Kaczawskim w powiecie lwóweckim leży jedna z najstarszych wsi na tym terenie – Bielanka. Jej nazwę przekształcano wielokrotnie, poczynając od Lutern-Sieven w 1217 roku, aż do Lauter-Seifen w roku 1816. W latach 1945-1947 osadę określano mianem Stara Wieś, potem została Bielanką. Już około 1180 roku wydobywano w tej okolicy złoto. Zapewne powstanie prastarej osady na miejscu dzisiejszej Bielanki miało związek z gwarectwem tego kruszcu. Z 1479 roku pochodzą informacje o tutejszych kopalniach złota, noszących nazwy Zmartwychwstanie Pańskie i Święta Elżbieta. Złoża kruszcu musiały być niewielkie, skoro prace wydobywcze zakończono w XV wieku. Wieś w roku 1687 zamieszkiwały 22 rodziny chłopskie, natomiast największe zaludnienie miało tu miejsce w roku 1840, kiedy to odnotowano grubo ponad 500 mieszkańców dawnej Bielanki. Od tego czasu liczba żyjących we wsi sukcesywnie malała. W roku 1726 miejscowy majątek baronowej von Schmetau wyceniono na 8185 talarów. Wieś zamieszkiwali chałupnicy, zagrodnicy i kmiecie. Swoje warsztaty prowadziło 8 rzemieślników. Istniały dwie szkoły, katolicka i ewangelicka. Opodal Bielanki w roku 1812 doszło do tzw. pierwszej bitwy napoleońskiej nad Bobrem. Wojska francuskie wtargnęły do wsi wieczorem 21 sierpnia, a następnego dnia przejechał tędy sam cesarz Napoleon Bonaparte. Majątek w Bielance należał wtedy do Krzysztofa Ponińskiego. Od 1840 roku wieś stanowiła siedzibę łowczego, handel prowadziło 9 osób, zaś warsztaty ponad 20 rzemieślników. Doskonałe piwo wytwarzał spory browar, chałupnicze przędzenie i tkactwo dawało utrzymanie mieszkańcom pracującym przy niemal 350 krosnach. Do połowy XVIII wieku wieś stanowiła część terytorium księstwa jaworskiego, później powiatu bolesławiecko-lwóweckiego. A po 1816 roku weszła w skład osobnego, wydzielonego powiatu lwóweckiego. Historyczny słup z granicy złotoryjsko-hojnowskiej stoi przy szosie wiodącej ze Lwówka Śląskiego do Złotoryi. Będąc w Bielance, warto odjechać trochę z tej miejscowości w kierunku Czapli, po to, żeby zobaczyć historyczny, co zresztą jest podkreślone na tej dolnej tabliczce, taki słup graniczny, który oddzielał kiedyś dawny powiat lwówecki od powiatu złotoryjsko-hojnowskiego. Widać, że ten słup, no, też były próby, podejrzewam, ostrzeliwania go. Był też chyba inaczej niszczony. W każdym razie po odrestaurowaniu trafił tutaj na ten parking i bardzo dobrze, bo to są pamiątki przeszłości, które powinny być uszanowane i które powinny być w takich miejscach eksponowane, gdzie można się zatrzymać i można się im przyjrzeć. Tym bardziej, że za moimi plecami jest też tablica informacyjna mówiąca o tym, że jesteśmy w takiej dość szczególnej krainie, gdzie jest bardzo dużo krzyży pokutnych i rzeczywiście tych obiektów niewielkich można tutaj znaleźć sporo. Wielki budynek w centrum wsi, stojący tuż przy szosie z Lwówka Śląskiego do Złotoryi, to dawna oberża pod trzema lipami. Status sądowy tego przybytku dodawał splendoru właścicielowi szynku. Tablicę z wyobrażeniem trzech lip opatrzono inskrypcją. Ten dom jest w boskich dłoniach, zbudował karczmarz sądowy Józef Becker i jego małżonka Anna Rosina z domu Schmidt 1832. W roku 1950 karczma stała się obiektem mieszkalno-gospodarczym. Widoczny za moimi plecami obiekt to miejscowa karczma, która kiedyś pełniła funkcję takiej też
placówki sądowej. Tutaj wójt mógł wszelkie sprawy rozstrzygać. Tutaj się spotykali ludzie wtedy, kiedy mieli jakieś ważne dokumenty przygotować. Sam obiekt jest rzeczywiście interesujący, chociażby ze względu na to, że nad wejściem jest tablica opatrzona tekstami lekko skutymi, ale ci, którzy tutaj znają tą okolicę i którzy starali się odtworzyć napis, odtworzyli w całości ten tekst. Można zauważyć, że przy tej dawnej karczmie są też resztki różnego rodzaju piwniczek i zabudowań takich właśnie typowych dla tej okolicy. No dzisiaj to są tylko i wyłącznie prywatne mieszkania, a o tym, że była ta knajpa pod trzema lipami, świadczy to, co wspomniałem wcześniej, tablica umieszczona nad wejściem. Można sobie tylko wyobrazić, że ta okazała, jak się okazuje, w środku piwnica służyła do przechowywania zapewne trunków. Być może była to też chłodnia dla jakichś łatwo psujących się artykułów spożywczych. No, takich zakamarków w Bielance jest więcej, jako że tutaj pracowały nie tylko ta jedna restauracja, były też inne podobne punkty. I zapewne ci, którzy wędrowali tą drogą, bo warto zwrócić uwagę na to, że jest to szlak wiodący z Lwówka do Złotoryi. No bardzo intensywnie kiedyś tędy przejeżdżali różnego rodzaju kupcy i na pewno te wszystkie obiekty tutaj cieszyły się dużym wzięciem. Takie podziemia to rzeczywiście ciekawostka i dla różnego rodzaju penetratorów dawnych obiektów niezwykła gratka. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, te piwnice przynależały niewątpliwie do karczmy, która tutaj jest po drugiej stronie drogi, a ciekawa konstrukcja przede wszystkim zwraca uwagę tych świetlików. Poniżej są jakieś takie wypusty kamienne, prawdopodobnie musiały tutaj być albo ławy, albo półki na te produkty, które tu przechowywano, a piwniczka, która z zewnątrz wygląda naprawdę tak jakoś, jakby było tylko niewielkim takim wgłębieniem terenowym, okazuje się całkiem duża i rzeczywiście wtedy, kiedy się tutaj wejdzie, to można zobaczyć, że cały ten obiekt powstał nie tylko z kamieni, ale także z cegieł. No, na pewno jest to równolatka, ta piwnica tej karczmy, która po drugiej stronie stoi. W roku 1697 wybudowano tu niewielką świątynię, którą z czasem powiększono. Obecnie ten katolicki kościół służy wiernym pod wezwaniem świętej Anny. Warto odnotować, iż na fali różnych prądów religijnych zainicjowanych przez Marcina Lutra na przełomie XVI i XVII stulecia pojawili się w Bielance zwolennicy idei głoszonych przez innego reformatora, Kaspara Schwenkfelda. Tych jednak w roku 1726 zmuszono do opuszczenia wsi. Tutejszy obiekt sakralny jest orientowany, jego nawę i prezbiterium przykrywają dwuspadowe dachy. W kalenicy nad nawą była niegdyś budowana sygnaturka, niestety obecnie można ją zobaczyć jedynie na dawnych fotografiach kościoła. Południowa kruchta świątyni powstała w roku 1697, zaś zakrystię wybudowano od strony północnej. Nawa ma wewnątrz płaski drewniany strop, zaś nad prezbiterium jest on krzyżowo-żebrowy. Część zachowanych detali reprezentuje późnogotycki charakter. Otoczony solidnym murem przykościelny teren jest niewielką nekropolią z grobami powojennych mieszkańców Bielanki. Przy nich widnieje kilka mogił dzieci. Drugi czynny obecnie cmentarz urządzono przy zdewastowanej nekropolii ewangelickiej, zlokalizowanej około 200 metrów na wschód od kościoła. Ważną, chociaż niezbyt wielką budowlą w Bielance jest tutejsza świątynia. Zresztą nie tylko jej wygląd taki skromny, ale też położenie dodaje specjalnego uroku. Jak widać, stoimy w tej chwili przy dawnej karczmie sądowej i w pewnym oddaleniu, nie za wielkim od tego właśnie przybytku zabawy, prawa, zlokalizowano tutejszy kościółek otoczony murem, a za nim w pewnym
też oddaleniu od z kolei samej świątyni jest zniszczony, mocno zdewastowany cmentarz ewangelicki. Pod murem kościelnym znajdujemy mocno uszkodzoną kapliczkę. Można znaleźć na niej datę 1822 rok. Przy niej stoją ozdobne dwa też piaskowcowe słupki. I co ciekawe, można zauważyć, że prawdopodobnie wtedy, kiedy stawiano tutaj ten monument niewielki, też posadzono te dwie lipy. Jedna jest za moimi plecami, druga po lewej stronie od kapliczki. Trudno powiedzieć, co było wyżej. Podejrzewam, że może jakaś figura świętej albo świętego, a może po prostu zwykły krzyż. W każdym razie to, co tutaj zostało rozbite, spoczywa tam z boku i być może, jeżeli tam była rzeczywiście figura, to figurę stąd zabrano. Natomiast to, co strącono, po prostu było tylko zwieńczeniem tej głównej bryły kapliczki. Często nie zwracamy uwagi na takie drobne, zdawać by się mogło, jakieś elementy ogrodzenia, wystroju samego wejścia. I tutaj rzeczywiście w murze znajdują się duże wrota, które podejrzewam być może służą do wwożenia trumien wtedy, kiedy odbywają się pogrzeby. Druga zupełnie inna furtka, mniejsza, a nad nią tu w portalu wyryty napis, data 1826 rok. Kościół jest w pięknym miejscu położony i rzeczywiście stąd można zobaczyć nie tylko karczmę, która stoi w pobliżu, ale też bardzo daleko sięgać wzrokiem aż po okoliczne lasy, które tutaj dość gęsto porastają w sąsiedztwie. Przy kościele w Bielance znajduje się niewielki cmentarz, ale od razu te osoby, które wchodzą tutaj na ten dziedziniec przykościelny, zwracają uwagę na to, jak pięknie zadbany jest ta niewielka nekropolia. Są tutaj groby ludzi, którzy wkrótce po przyjeździe na ten teren umarli. Są między innymi daty 1946 rok, a więc niecały rok być może po przyjeździe naszych rodaków, polskich pionierów tej ziemi. Ale ten cmentarz nie jest jedyną nekropolią, jest jeszcze drugi cmentarz. No tutaj możemy tylko te najstarsze mogiły znaleźć. Również są takie maleńkie, najbardziej wzruszające mogiły dzieci. Wszystko to przy tej świątyni ogrodzonej, o czym już mówiłem kilkakrotnie, z takim solidnym naprawdę murem. A ktoś, kto chciałby się lepiej przyjrzeć tej konstrukcji, to zauważy, że wykorzystano tutaj między innymi obrobione bryły różowego piaskowca, też szarego, i daje to też swoistą mozaikę. Zresztą ściana szczytowa świątyni podobnie jest zachowana. Pozostałe części zostały otynkowane, co jakby trochę zmieniło jej pierwotny, myślę, wygląd, ale zwracając już się w kierunku świątyni, warto dostrzec takie bardzo ciekawe miejsca, jak chociażby nad samą ziemią położone okienko. Przypuszczam, że to jest okienko zakrystii. Świątynia nie jest duża, warto to kilka razy podkreślić, natomiast w całości jest bardzo zadbana i widać, że mieszkańcy Bielanki dbają o swój kościół. Thank you.
Niestety, bardzo często spotykamy w czasie swoich wędrówek cmentarze ewangelickie, które straszliwie zdewastowane doczekały się wreszcie tego, że ktoś te porozbijane nagrobki uprzątnął. Ja w tej chwili stoję przed kaplicą, takim grobowcem rodziny. Można tutaj przeczytać apelt. Takich pozostałości tego cmentarza ewangelickiego jest tutaj kilka, tych nagrobków. Opodal znajduje się czynny cmentarz, czynna nekropolia parafialna mieszkańców Bielanki. Szkoda, ponieważ często na tych starych płytach epitafijnych można byłoby odczytać lata, z których pochodzą te pochówki. Niestety, ponieważ ich nie ma, można tylko odczytać jedną datę, która tutaj się znajduje, 1898 rok. To wszystko niestety jest smutne, ponieważ spoczywają tutaj ludzie, a zmarłym zawsze należy się szacunek. Niestety często o tym zapominano, dewastowano, niszczono, kradziono te tablice i tak się tutaj stało też w Bielance. Dolny Śląsk bardzo szybko zaczął przyswajać sobie nowinki, które płynęły z miejsca, gdzie nauczał Marcin Luther. Podobnie było też w Bielance i w związku z tym trudno się dziwić, że te takie przemiany religijne zostawiały później dość trwałe ślady. Nie na tyle trwałe, żeby nie poradzili sobie z tym współcześni wandale. W tej chwili stoimy przed kolejnymi grobowcami na tym cmentarzu w Bielance. To są naprawdę ogromne krypty. Przy jednej z tych kaplic widać, można było zobaczyć przynajmniej nazwisko rodziny, która szukała tam wiecznego spoczynku. Jak okazało się, ten wieczny spoczynek jest dość iluzoryczny. Zrobiono z tej krypty po prostu śmietnik. Podobnie tutaj ta krypta, która jest bardzo duża, też zasypana śmieciami, a kaplica grobowcowa, która za moimi plecami stoi, pozbawiona została jakichkolwiek inskrypcji, jakichkolwiek napisów, płyt, które zawierały pewne informacje o rodzinie i o osobach tu pochowanych. W roku 1895 na polach pomiędzy Bielanką a sąsiednimi Skorzenicami i Zbylutowem poprowadzono linię kolejową. Stacja osobowo-towarowa, przypisana formalnie do Skorzenic, była ostatnim miejscem postoju pociągów przed Lwówkiem Śląskim na trasie wiodącej ze Złotoryi. Około roku 1960 rozebrano część bocznic, a sam obiekt zdegradowano do roli przystanku. Po roku 1989 rozpoczął się zmierzch lokalnych linii kolejowych, który wkrótce objął i tę trasę. W sporym oddaleniu od Bielanki przebiegała kiedyś czynna linia kolejowa, uruchomiona 1 grudnia 1895 roku. I jeśli mieszkańcy tej wsi chcieli korzystać z kolei żelaznej, musieli spory odcinek drogi przejść na dworzec, którego ruiny właściwie widnieją za moimi plecami. A według różnych opisów można znaleźć taką informację, że tą kolej uruchomiono przede wszystkim dlatego z Lwówka do Złotoryi, że we Lwówku Śląskim zlikwidowano jednostkę wojskową i niejako rekompensatą za to dla tych ludzi, którzy wtedy być może tracili pracę, źródło utrzymania, było uruchomienie tej linii, która umożliwiała wyjazdy gdzieś, powiedzmy, dalej. W każdym razie stacja, która tutaj funkcjonowała przez te lata, została w 1991 roku właściwie już zamknięta, ponieważ ruch osobowy został wtedy zlikwidowany, a w następnym roku w ogóle zawieszono te wszystkie połączenia. Dzisiaj, jak to wygląda, łatwo zobaczyć. Nie ma torów, a budynek stacyjny dogorywa.
Na starej mapie Bielanki zaznaczono młyn wodny i wiatrak. Te dwa obiekty w okresie największej prosperity rolnictwa na tym terenie miały zapewne mnóstwo pracy. Czas zmienił sposób życia i utrzymania współczesnych mieszkańców wsi, a rola tych pożytecznych urządzeń dawno dobiegła końca. Warto przy okazji wspomnieć, że opodal sąsiednich Skorzenic także pracował duży wiatrak, którego ruiny można dostrzec już z daleka. Nie tylko rzemieślnicy działali w Bielance, ale również było sporo rolników kiedyś. Oczywiście w związku z tym potrzebna była też obsługa tego, co ci rolnicy pozyskiwali ze swojej pracy. I na terenie Bielanki powstał wiatrak oraz młyn wodny. Co ciekawe, ten młyn wodny zasilany był takim wątłym strumyczkiem, a jednak wystarczyło to, żeby przy odpowiednim spiętrzeniu wody uruchamiać wszystkie urządzenia. No, te ciekawostki są dzisiaj traktowane może z mniejszą jakąś taką stymą, ponieważ młynów w okolicy było dalej od Bielanki też sporo. Niemniej jest to jakaś ciekawostka związana z tą miejscowością, a stoimy właśnie w pobliżu tego obiektu po to, żeby pokazać i ten rachidyczny strumyczek, i sam obiekt. Lutego 1945 roku od strony pielgrzymki na skraj Bielanki podjechały dwa rosyjskie T-34-85 i oddały kilka salw ze swoich dział, po czym wycofały się. Ostatecznie Sowieci wkroczyli na ten teren na początku maja. Po roku 1945 liczba przybyłych do Bielanki naszych rodaków była znacznie niższa niż opuszczających wieś Niemców. Według spisu z roku 1978 istniało tu 55 indywidualnych gospodarstw rolnych. Później funkcjonowało ich niespełna 30, a w roku 1988 praca na roli dawała skromne utrzymanie jedynie niewiele ponad 40% mieszkańców. Obecnie część z nich znajduje zatrudnienie poza Bielanką.